When the road is long, when you're feeling low. Cześć kochani, to Lena z Tiger Reporters. Właśnie tu jechaliśmy nad jezioro, gdzie niczym świnki doznamy uczucia, jak to się pływa w błocie. Zobaczmy, jak się czują nasi obozowicze przed tym doznaniem. No ale Vanessa, jak się czujesz z tym, że zaraz będziesz w pięknym, rozwiotkim błotku? Fantastycznie, mam tylko nadzieję, że wszystko zejdzie z mojego pięknego, nowego bikini. W takim razie ja też mam taką nadzieję. Pa, pa! Cześć Kasper, jak się czujesz z tym, że zaraz będziesz cały uchlapany w błocie? Wspaniale, to będzie moje nowe doznanie. I mam nadzieję, że się poszeruję. Też mam taką nadzieję. W takim razie wiemy już, jakie są doznania przed kąpielą. Zobaczymy, co będą mieli do powiedzenia później. A teraz sprawdźmy, jak wrażenia po kąpieli. Jak wam się podobała kąpiel? Jest fantastycznie, nigdy nie czułam się tak czysta. A ty, Daniela? Czuję się, jakbym zgniatała trochę banany między palcami. Ale tak poza tym to było super. Czyli ciekawie, Maciek, to by się podobało? Jak w domu. Jak widać, naszym obozowiczom się bardzo podobało.